Drodzy parafianie i wszyscy przyjaciele, którzy łączycie się z nami poprzez internet, chcielibyśmy z Czerwińskiego Wzgórza zaprosić Was do takiej małej, symbolicznej inicjatywy. Z tej pięknej kaplicy romańsko-gotyckiej przed Matką Bożą Miłosierdzia pragniemy zaproponować Wam krótką modlitwę za naszych przyjaciół, którzy żyją na świecie i cierpią tak jak my. Zatytułowaliśmy to dzieło, nasze małe, po prostu Tutti siamo Italiani, czyli wszyscy jesteśmy Włochami, wszyscy w jakiś sposób cierpimy i potrzebujemy łączyć się w solidarności. Dlatego proponujemy w poniedziałki, środy i piątki krótki fragment opowiadanko dla ducha naszego drogiego współbrata, salezjanina, Włocha, Bruno Ferrero, które ma na celu nas troszkę podnieść na duchu, ale przede wszystkim zachęcić do bardzo krótkiej modlitwy. Jedno Zdrowaś Maria na koniec po włosku i po polsku obejmie tych, których zawierzamy Matce Bożej. Chciałbym dzisiaj na rozpoczęcie przedstawić jedno z takich opowiadań zatytułowane Postęp. Pewien biały człowiek przemierzał nieprzebrane lasy Amazonii i Ameryki Południowej, by odkryć nowe złoża ropy naftowej. Bardzo się spieszył. W pierwszych dwóch dniach tubylcy wynajęci przez niego jako tragarze robili wszystko, aby jak najlepiej wywiązać się z nieludzkich, ciężkich obowiązków w szybkim czasie, które narzucił im biały człowiek. Jednak trzeciego dnia o świcie zatrzymali się i stanęli przed nim nieruchomo w milczeniu. Wyraz ich twarzy świadczył, jakby byli nieobecni. To, że nie mieli zamiaru już dłużej pracować, było jasne jak słońce. Zniecierpliwiony poszukiwacz, spoglądając na swój zegarek i wymachując rękoma na szefa tragarzy, dał mu do zrozumienia, że mają ruszać szybko, bo czas ucieka. To niemożliwe, odpowiedział spokojnie człowiek. Ci ludzie biegli nazbyt szybko. Teraz czekają, aż powrócą do nich ich dusze. Ludzie naszych czasów, jak pisze właśnie autor w takim krótkim słowie na podsumowanie, są we wszystkim coraz szybsi. Ale są też wciąż bardziej niespokojni, umęczeni i nieszczęśliwi. Dlatego, że ich dusze zostały w tyle i nie mogą za nimi nadążyć. Cari amici italiani, con questa iniziativa vogliamo esprimere la nostra solidarietà in questo tempo di epidemia. Siamo con voi, preghiamo per voi. Bruno Ferrero nelle sue storie ha scritto belle cose per rafforzare l'anima, per dare un po' di speranza. Vogliamo insieme con voi unirci nella preghiera. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę i zapraszam w poniedziałki, środy i piątki. Szczęść Boże.